Komentarz poranka. W studiu Andrzej Pomarański, politolog. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Z punktu widzenia eksperta od komunikacji, reakcja rządu polskiego i oświadczenie wczorajsze Mateusza Morawieckiego, to była właściwa odpowiedź? Bardzo dobra, mocna odpowiedź, nie przeszacowana, to znaczy niezbyt wchodząca w jakieś prawdopodobnie grę, którą próbuje nam zaproponować Władimir Putin, ale zdecydowana, mocna odpowiedź, która powinna nastąpić. Co więcej, i to zresztą już się pojawia, ona bardzo szybko, ten tekst powinien zostać przetłumaczony na różne języki, najważniejsze języki, angielski, niemiecki, francuski, włoski. Po angielsku już jest, i po nawet rosyjsku też. Powiedziałbym z punktu widzenia tego, jak współczesny świat żyje, opublikowana w największych, najważniejszych tytułach prasowych na świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, tak żeby światowa opinia publiczna mogła się zapoznać z polskim stanowiskiem, jak te kwestie wyglądają. Natomiast nie miejmy wątpliwości, to jest jakaś gra Władimira Putina, który często używa różnego rodzaju tego typu komunikacyjnych zagrywek. I teraz analitycy się prawdopodobnie zastanawiają, czy to jest kwestia jakichś wewnętrznych kłopotów prezydenta Rosji i przykrycia jakichś innych tematów, które są dla niego problematyczne, czy to jest szykowanie jakiejś większej akcji na arenie międzynarodowej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno jest to gra, trzeba ją umiejętnie czytać, podejmować działania. Z jednej strony te komunikacyjne, o których już powiedzieliśmy, z drugiej strony na pewno dyplomatyczne, czyli i to pewnie się już dzieje, rozmowy, konsultacje z przywódcami innych państw, szczególnie tutaj można powiedzieć o Wielkiej Brytanii, bo pamiętajmy, że w tych ostatnich wypowiedziach Władimir Putin nie tylko mocno i w sposób haniebny zaatakował Polskę, ale też aliantów zachodnich, czyli Francję, Wielką Brytanię. Wiem też o pewnej reakcji prezydenta Czech na wypowiedzi Władimira Putina. Zastanawia się, czy w ogóle przyjechać w maju na obchody zakończenia wojny. No właśnie, w związku z tym to pokazuje jakieś wzmożenie po stronie rosyjskiej. Pytanie, do czego ma to doprowadzić. Natomiast też musimy zdawać sobie sprawę, że Rosjanie bardzo dobrze opanowali taką sztukę komunikacji, retoryki, używają jej, właściwie można byłoby powiedzieć w tej chwili w takim elemencie wojny hybrydowej, czyli z jednej strony działania w sieci, w internecie, z drugiej strony różnego rodzaju wypowiedzi i dodatkowo jeszcze inne działania agresywne, prowokacje, naruszania, nie wiem, stref powietrznych państw NATO, zbliżanie się samolotów. To jest cała układanka, którą trzeba, i analitycy na pewno to robią, czytać. Rosjanie bardzo dobrze opanowali sztukę komunikacji, a Polacy? My się tego uczymy. Uczymy się i widać pewne zmiany, które następują. Budowanie naszej narracji, opowiadanie naszej historii, to jest niezwykle istotne. To przez lata, po 89 roku było niedoceniane, to nie było robione przez polskie władze. Oczywiście w czasach PRL-u to nie mogło być robione z przyczyn oczywistych, ale powinniśmy brać przykład z innych państw światowych. Proszę zwrócić uwagę, Niemcy praktycznie od końca lat 40., od kanclerza Adenauera, odwracają narrację o II wojnie światowej, to znaczy sukcesywnie usuwają państwo niemieckie z tego wydarzenia i wstawiają tam nazistów. Państwo Izrael oczywiście koncentruje opowieść o II wojnie światowej związaną z Holokaustem, z strasznym wydarzeniem. Z kolei, jeżeli jesteśmy przy Rosji, to trzeba stwierdzić i powiedzieć, że praktycznie w przekazie rosyjskim nie istnieje coś takiego jak druga wojna światowa, która... Ta wojna u nich zaczęła się w 1941 roku. Oni nie uznają, że 1 września 1939 roku poprzez najazd Niemców na Polskę rozpoczęła się druga wojna światowa. Oni uznają, że od czerwca 1941 roku rozpoczęła się wielka wojna ojczyźniana i na tym się koncentrują. I bezczelnie kłamią na temat agresji 17 września 1939 roku. Zdecydowanie tak, nigdy za to nie przeprosili, nigdy się do tego nie odnieśli. Zresztą pewnego rodzaju kłamstwa, manipulacje w przekazie rosyjskim są oczywiste, bo przypomnijmy sobie aneksję Krymu i najazd na Ukrainę, gdzie najpierw Władimir Putin w wypowiedziach medialnych mówił o zielonych ludzikach, którzy tam się pojawili nie wiadomo skąd, że praktycznie w sklepie można sobie kupić taki mundur. Po czym po iluś tam miesiącach przyznał, tak, to były wojska rosyjskie. W związku z tym widzimy, z kim mamy do czynienia. I o tyle to jest ciekawe, że możemy przypuszczać, że przywódcy świata zachodniego, nie wiem, pani kanclerz Merkel, prezydent Macron, doskonale zdają sobie sprawę, że Władimir Putin nie jest politykiem, tak jak my to rozumiemy, przywódcą państwa demokratycznego w stylu
tym naszym zachodnim, tylko jest jednak byłym pułkownikiem KGB, który toczy swoją grę i oni to na pewno wiedzą, bo mają swoje służby analityków, którzy doskonale rozpoznają tego typu zachowania. Natomiast jest kwestia szerokiej opinii publicznej w krajach zachodnich, do której te informacje nie do końca docierają i ta opinia publiczna nie do końca ma świadomość, z kim mamy do czynienia. Stąd różnego rodzaju działania, między innymi takie podskórne, czy cała agentura wpływu od czasów Związku Radzieckiego, dzieckiego, które istnieje w krajach zachodnich. Ambasador Rosji w Polsce został pilnie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po czym po tym spotkaniu poinformował, zresztą to agencja TASS napisała, że został zaproszony. Zaproszony po obiedzie na rozmowy, które wprawdzie nie były łatwe, no ale to były rozmowy. No więc, w języku dyplomatycznym mija się z prawdą, delikatnie mówiąc, tak? Delikatnie tak, ale bardzo błyskawicznie pojawiło się to oświadczenie, zanim, powiedzmy, szeroka opinia publiczna w Polsce poznała cały kontekst sprawy, co miało narzucić właśnie od strony komunikacyjnej pewną narrację, czym ta sprawa jest tak naprawdę. Czy opozycja przyłączy się do apelu i do tych sformułowań, które zostały wygłoszone wczoraj i opublikowane przez premiera Mateusza Morawieckiego? Z pierwszych reakcji opozycji trudno jest podejrzewać, że tak będzie. To znaczy prawdopodobnie ponownie będzie chciała wykorzystać całą tą historię tutaj wewnętrznie dla rozgrywek politycznych. Chociaż Donald Tusk zaapelował o jedność w tej sprawie. Tak, ale tu jednocześnie widzimy, czy oświadczenia pana Schetyny, czy pana Sikorskiego, czy pani marszałek Kidawy-Błońskiej, w końcu kandydata na prezydenta, gdzie z jednej strony mówią, że te słowa Putina są haniebne i niedopuszczalne, ale z drugiej strony poniekąd obciążają całą tą historią obecne władze polskie, co wydaje się w tym kontekście naprawdę nieuzasadnione, bo tu powinna być jedność zdecydowanie zachowana. Przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest Andrzej Pomarański. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej Radiowej Jedynki oraz na Twitterze. I wracamy w dalszej części do rozmowy o bieżącej sytuacji politycznej. Teraz może o kampanii wyborczej prezydenckiej. Na razie mamy przerwę międzyświąteczną. De facto po Nowym Roku to wszystko ruszy, pana zdaniem? Na pewno tak, chociaż ta kampania, znaczy w dzisiejszych czasach w ogóle możemy mówić o kampanii permanentnej. Ona się zaczyna następnego dnia po tym, jak zakończą się konkretne wybory. Co ciekawe, na razie nie widać jakichś, zwłaszcza po stronie opozycyjnej, no bo ta opozycja deklaruje, że chce zmiany, tak? Że chce odbić pałac prezydencki z rąk obozu konserwatywnego. Nie widać, szczerze mówiąc, jakichś dynamicznych ruchów. Wyłonienie kandydatki w Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, no została wyłoniona, ale w tej chwili widać jakiś taki stagnację. Platforma Obywatelska czeka na wybory przewodniczącego. Tak. To dopiero pod koniec stycznia. I można powiedzieć, że przynajmniej pierwsza część kampanii tej formacji będzie się odbywała właśnie w kontekście wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej. Z takim przekonaniem, czy z podejrzeniem, że w tych środowiskach tak naprawdę w tej chwili wszyscy będą się koncentrowali na tym, kto zostanie nowym, jeżeli zostanie nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a nie na wspieraniu kandydatki tej formacji w wyborach prezydenckich. W związku z tym, biorąc pod uwagę różnego rodzaju sondaże, które się pojawiają i możemy oczywiście powiedzieć, że sondaże nie są doskonałym narzędziem, ale jedynym, które mamy poza samymi wyborami. A jeżeli byśmy przytoczyli taki sondaż sprzed kilku dni, w którym respondenci odpowiadali, jakie jest ich przekonanie, kto może wygrać wybory prezydenckie. Tam blisko 60% wskazywało na Andrzeja Dudę, a pani marszałek Kidawa-Błońska, czyli teoretycznie ten najpoważniejszy kontrkandydat ze strony opozycyjnej, w okolicach 11% wskazań było, że może wygrać te wybory, więc nawet biorąc pod uwagę, że z kolei w sondażach deklarujących poparcie, to prezydent Duda tam powiedzmy ma około 50% w tej chwili wskazań, a pani marszałek miałaby 20 kilka, 30 kilka, więc widać, że nawet zwolennicy, czy te osoby, które byłyby zdecydowane na nią głosować, nie wierzą, że ma szansę wygrać. Na zakończenie zacytuję panu fragmenty dwóch publikacji dzisiejszych. Pierwsza, a propos scenariusza powyborczego i szans Szymona Hołowni. Szymon Hołownia, to za tygodnikiem Sieci, osiąga w wyborach niezły wynik, na którym Tusk buduje swoją nową partię w celu zniszczenia lub co najmniej zmarginalizowania Platformy Obywatelskiej. Co pan o tym sądzi?
Pojawiły się takie komentarze. On w momencie, kiedy pojawił się na scenie politycznej, już ogłosił swoją chęć startowania i to była, powiedzmy, pierwsza prezentacja w Gdańsku Szymon Hołownia, że to jest pewien projekt związany być może z Donaldem Tuskiem. Pamiętajmy, tam się pojawił jeden z bliskich współpracowników Donalda Tuska z czasów, kiedy jeszcze był premierem w Polsce. W związku z tym można byłoby przypuszczać, jednocześnie zestawiając to z pewnymi ostatnimi wypowiedziami Donalda Tuska, między innymi z taką wypowiedzią po tym, jak został szefem Europejskiej Partii Ludowej, że on widzi bardziej tą taką chadecką perspektywę, a Szymon Hołownia jest skojarzony właśnie z jakimś modelem chadeckim, że jest to pewnego rodzaju przygotowanie powrotu Donalda Tuska, nie tak jak wcześniej specjaliści i politolodzy rozmawiali, dyskutowali na wybory prezydenckie te, ale być może na następne. Jeszcze drugi fragment z dzisiejszej prasy. Felieton, fragment felietonu Michała Szułdrzyńskiego z Rzeczpospolitej. Arcybiskup do bicia to tytuł tego felietonu. Można polemizować z wypowiedziami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, ale każda dyskusja wymaga elementarnej uczciwości. Awantura, po jego słowach, jest przykładem czegoś wręcz przeciwnego. No i daję cytat z tego, co powiedział arcybiskup Jędraszewski. Różne problemy ekologiczne, które dziś występują, są przejawem niewątpliwie tego, co wymagałoby pewnego nawrócenia. Trzeba uszanować to Boże dzieło, jakie dał nam Pan Bóg, co nie jest zaraz związane z tym, że mamy ulegać tym ruchom ekologicznym. No i metropolita krakowski nie kwestionował więc konieczności dbania o planetę. Zupełnie coś innego niż to, co się pojawiło w przestrzeni publicznej i w dyskursie. No i to właśnie pokazuje mniej więcej... No i co wywołało reakcję na przykład wiceprezydenta Warszawy. Tak, to pokazuje, który odsyłał do diabła arcybiskupa Jędraszewskiego. Tak, w jakich czasach żyjemy i jak jest skonstruowana komunikacja, że wyrywa się z kontekstu jakieś jedno zdanie czy jeden fragment wypowiedzi, nie pokazując całości, i wokół tego buduje się pewną silną narrację. I tak to jest w komunikacji, że jeżeli się pojawi, powiedzmy, taka pierwszy sygnał, narracja, jak interpretować daną wypowiedź, to potem niezwykle trudno jest dotrzeć do sensu, jak ona naprawdę wyglądała. To pokazuje i te silne reakcje i wzmożenie. No ewidentnie jest to pewnego rodzaju walka ideologiczna w kontekście ekologii wykorzystywanej do walki ideologicznej, ale pewna rozgrywka też polityczna na scenie krajowej, między środowiskami konserwatywnymi a środowiskami lewicowymi, które starają się zdominować przekaz w tej chwili. Andrzej Pomorański, politolog, ekspert od komunikacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Był to komentarz poranka.